Bosir Brzesko zajął czwarte miejsce tuż za podium ze swoim dorobkiem 20 medali. Zawodnicy pobili 40 rekordów życiowych, a Ksawery Masiuk na 200 metrów stylem grzbietowym ustanowił najlepszy aktualnie wynik sezonu w Polsce w swojej kategorii wiekowej. Na zawody w Dębicy zjechało się 49 klubów z całej Polski, a wśród nich m.in. AZS-AWF Katowice, AGH Kraków, MKS Wodnik Radom czy Polna Warszawa. Nie zabrakło gości z zagranicy. W zawodach wzięła udział liczna grupa Słowaków reprezentująca 4 kluby wschodniej Słowacji. Doskonale spisała się Amelia Marek, która potwierdziła swoją dominację w klasyku, nie dając szans rywalkom na 50 i 100 metrów. Do kompletu zwycięstw dołożyła złoto na 100 metrów stylem zmiennym i srebro na 50 motylkowym. Równie dobrze spisał się Patryk Gibuła, który już pierwszego dnia wygrał na 100 metrów motylkiem, a w drugim dniu dołożył złoto na 400 dowolnym. Jego dorobek medalowy uzupełnia srebro na 50 metrów motylkowym i brąz na 100 metrów stylem dowolnym. Judyta Kusion wywalczyła złoto na 100 metrów motylkowym i 400 metrów dowolnym oraz brąz na 100 metrów dowolnym. Dobrą skutecznością w Dębicy popisała się Patrycja Smoleń, która w 3 startach wywalczyła 3 medale. Złoto na 200 metrów, srebro na 100 i brąz na 50 metrów grzbietem. Najbardziej utytułowany zawodnik Bosiru Brzesko, Ksawery Masiuk, tym razem zdobył 3 srebra za 50, 100 i 200 metrów grzbietem. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.